Witam was widzowie w kolejnym odcinku, przede mną klas, lekcjon widzowie, bo są przygotowania do żniw. Trzeba wiecie zrobić trochę takiego serwisu, tam co trzeba to nasmarować, ale dzwonił do mnie klient po tego oto case'a widzowie. Pewien etap się kończy, a coś innego na pewno się zacznie. Jeszcze będę wam, nie będę wam zdradzał co, ale case dzisiaj jeżeli zostanie sprzedany, jeżeli chłop się zdecyduje, to case dzisiaj idzie, no niestety... Zostaje po prostu, idzie do kogoś innego, zostaje sprzedany. Bardzo dużo mam z nim wspomnień, posłużył mi naprawdę długi czas, ale widzowie, nie oszukujmy się, ja teraz z nim praktycznie nie wykonuję żadnych prac polowych. O, kurde. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. O, dzień dobry panu. Stanisław, tutaj ja dzwoniłem chwilę wcześniej, syn mnie podwiózł. Dzień dobry panie Stanisławie, czy pan pociągnik? Tak, pociągnik, uwierz, dzwoniłem. No dzwonił pan, faktycznie dzwonił pan. Mhm. Wyjadę może panu nim, tutaj na słońce. No by było, proszę pana silnik zimny. Zimny, proszę, o kurde, teraz odpaliłem już, ale... Lipa troszeczkę, tutaj coś chyba pan próbuje ukryć. Proszę pana, mógłby pan przejść tam dalej? Tam dalej, tutaj? Aha. Tam dalej, to ja tam podjadę. Zawie, bo tu plama. Plama jest oleju, ja zaraz tu BM-ko wjadę, żeby on tutaj nikt nie przyszedł i nie zobaczył. Czy pana mogę zobaczyć, tam nic nie cieknie? Znaczy wie pan co, na pewno nic nie cieknie, także zobaczył sobie pan tutaj poogląda, nawet od spodu może pan poglądać. Ogląda sobie go pana, dobra, za chwileczkę wrócę. Zobaczę to delikatnie, wiadomo o co chodzi. Szybko BM-kę tam wjechać, szybko BM-kę wjechać, żeby on tam nie przeszedł. Szybko, tam jest taka plama, że ja pierdzielę ci. Mogę zobaczyć tam, gdzie on stał? O, o najmocniej, bo tu kurde, teraz zajechałem, to nie wiem, to... A to nie szkodzi, ja zobaczę, pod ten się położę, pod samochód. Tylko, że z BM-ki cieknie strasznie olej, wie pan, bo... I nie wiem, czy to... Olej z BM-ki cieknie? Cieknie, no zobaczy pan, że tam podcieka. O kurde, ale plama. No nic, trudno. No trudno panie, trudno. Jak tam panu się podoba? Kejsik? A to na pewno z BM-kiem, czy pana tutaj widać, że jest mokre? Wie pan co? To nie jest mokre od tego, wie pan co? Bo to jest taka... też nowsza technologia w tych case'ach była, wie pan? Że to tam właśnie nawilża jakby olej, tą pokrywę z tutaj od dołu, żeby proszę pana... Ten brud jakby co ten, to się zbierał na tym oleju i później wie pan, podchodzi pan tylko ściereczką, ściera ten olej i jest okej. Okay. To nie jest w żaden sposób, że to cieknie coś, proszę pana, daj gwarancję do studni. Co jaki czas trzeba to przecierać? Co jaki czas, proszę pana, najlepiej raz w tygodniu, daję gwarancję do studni, a studnia proszę pana przy płocie. Do studni? Czy tu studnia jest? Tak, do tak. Studni czy do studni? Do studni. Czyli 100 dni mam na oddanie. Nie, proszę pana, mi do studni. Taki zakup mi pasuje, proszę pana. Nie, proszę pana, do studni. Dobra. No to ja tutaj już będę mówił, jak ja tutaj nie mam co mówić, proszę pana. No Kejsik 170, proszę pana, w umowie, znaczy, proszę pana, proszę poprzeglądać wszystko, bo w umowie jest zapisek, że nie można zwrócić jak coś. Aha. Tak, więc no proszę, tak, więc proszę pana, proszę przeglądać sobie ciągle. Drzwi skrzypio. O, skrzypio, to se pan wudziakiem pryśniesz. Nie będę skrzypić. A widzi pan, jaki kombaj mam? Nie chcę się chwalić. Kombaj mnie nie interesuje, proszę pana. Ładny widzowie, co? A pan kiczek takie zdarte? Proszę pana, łeb pan ma zdyrty. Tu są opony zdarte. A że tak powiem, skąd pan ogłoszenie jakby... Kiczek takie zielone, proszę pana. Proszę pana, a skąd pan o ogłoszeniu wiedział, jakby? No ja widziałem z YouTube'a. Z YouTube'a? Syn pokazywał, tak, bo on tam ogarnia. Widzisz pana, bo może pan to latareczko nie świeci przez momencik? Proszę pana, czemu te lampy takie brudne? Proszę pana, nie brudne, tylko trzeba, no przydałoby się, proszę pana, polerkę lamp zrobić. No to ile to roboty, no. Polerkę? Proszę pana, co pan chce od starego ciągnika? No toż ten case nie jest nówka. Proszę. Lipa trochę. Przejedzie się pan, zobaczy, czy wszystko na biegach, wszystko dobrze chodzi, nic nie szarpie. Równiutko chodzi, silnik pracuje. Wie pan, tak jak w ogłoszeniu 105 tysięcy, proszę pana, za niego będzie. Proszę pana, to takie ogłoszenie trochę za duże chyba. No nie za dużo. I tak okazyjna cena. Światła zobacz pan, mimo że trzeba... Świecą. Dobrze świecą. Tylnych brak, tylnych światła. Ale zwróci pan uwagę na opony Michelin'y.
No. Pana, a czego połączenie z kogutami jest też jakieś, co, przerwane, czy to nie są koguty podłączone po prostu? Wie pan co? Bardzo możliwe, że tam są niepodłączone, bo ja nigdy nie korzystałem, wie pan, więc nie wiem. Aha, z kogutów, dobra. Mhm. Sterka to jest takie brudne, proszę pana, to się nie będzie tam czyścić dobrze. Klima działa? Nie, to czy wie pan co? Latem, ciepło, zimą, zimno, wszystko działa. A, czyli tak jak lubię? Tak. No dobra, no to się rozejrzę jeszcze tutaj, przejadę się zaraz tym, no ale to proszę pana, pan... ja nie gwarantuję, że to kupię, od razu panu mówię. A czy wie pan, nie ma problemu, ja dosłownie... O, poczeka pan, telefonik właśnie dzwoni, poczeka pan najmocniej. Mhm. Halo, dzień dobry. Tak, tak, case aktualny jeszcze. Bez negocjacji, tak? Okej. Okay. Zapraszam pana, tylko teraz jest właśnie klient taki. A dobra, widzę, i tak on pojechał tu. Nie będę tam. Ale zaraz kolejny klient zadzwoni. Jak nie będzie zdecydowany, to kolejny klient będzie dzwonił, poczekajcie. Gdzie on tam pojechał nim? Tam pojechał, obserwuję go w razie co, to go dogonię. Tam pojechał. Nie no, widzowie, no raczej chłop nie jest złodziejem, jak się wydaje. Nie powinno być. Wyjdę tam jeszcze na pole, będę obserwował dalej tam, gdzie on jedzie. Strasznie, widzowie, daleko pojechał. Ale ja cały czas go obserwuję. Pojechał na pola. No widzowie, nie no, coś za daleko on jedzie, czekajcie, idę tu na pole. Tam jedzie. No widzowie! No nie, no może zaraz zawróci. Nie chciał żadnych akcji, zaraz po policję będę musiał dzwonić. O, zawraca, dobra. Dobra, bo się przestraszyłem, że wiecie, że może jakiś kurde złodziej. No ale raczej nie, dobra, zawraca. Dobra, idziemy na gospodarstwo, żeby nie było, że go obserwowałem. No ale wiecie, ja nie ufam ludziom, kurde. Nie ufam ludziom, skąd miałem mieć pewność, że on nie ukradnie. Ale kawałek się przejechał, no dobra, to jak się przejechał, to raczej powinien przetestowany już mieć. Dobra, zobaczcie, zasuwa tam. Dobra, lux. Luksio, widzowie, luksio, zobaczcie, tu pole, rzepaki sprawdzaliśmy. Już niedługo żniwa, startujemy w rzepaki, widzowie. Lecimy z rzepakami, sorry za moją fryzurę, trochę nieogarnięta. Ale to tak, tak niestety musi być. Dobra, czekamy na niego, tu jedzie on? Jedzie, zobaczcie. No i ciekawe, czy się zdecydował, czy nie. No raczej, słuchajcie, on tak jak chodzi, to chodzi dobrze, tylko z niego tak olej cieknie. Z pieprza olej, tam coś było, jest nie tak. Oj, z niej będzie remont robić, nie? Mam nadzieję, że tam jako tako jeszcze on chodzi. Powinien być zadowolony chłop. Co pan patrzy? A nie chwilę postoi na asfalcie, wie pan o co chodzi. Wie pan, tam nie ma co na asfalcie stać, bo tu policja lubi jeździć. Bym proponował wjechać na podwórko, bo... Ja będzie... się policji nie boję. Ja to będzie pan mandat boję, płacił. Panie. Czy pana, po pierwsze, coś tłucze, po drugie, to jest krzywe, ten przedni podnosik jakby walnięte było w tak, coś. Tak, krzywe. Także tu jest po pierwsze problem, po drugie, proszę pana, on nie trzyma równych obrotów, także nie wiem, trzyma. Co tu jest problemem. Trzyma równe... Dźwięki pozdzierane, proszę pana, no to tak, no szczerze... Dobrze, o, poczeka pan, po telefon mam. Podłokietnik dziurawy... Medzi, poczeka pan, po telefon mam. Halo? Dobra, tak, w sprawie case'a pan dzwoni? MX-170, tak. Tak, jeszcze aktualnie właśnie klient jest, ale proszę pana... Bez negocjacji? A. To wie pan co, to... Ja powiem temu klientowi, czy jak chce, to niech jedzie, wie pan, do domu. Pan by mógł przyjechać wziąć. No dobra, dobra, jesteśmy w kontakcie. A gdzie on pojechał? A, sprawdza, pewnie testuje coś jeszcze. Tak wiecie, sprawdzę, zobaczcie, robi test łosia. O kur! Ty gościu! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Dogonię go, widzowie. Mam go, zaraz będę go miał, zaraz go będę miał. Zatrzymaj się! Mam cię kur! O! Stoisz! Co zrobiłeś? Przepraszam. Bierzesz go teraz, kupujesz? Kiedy ci tak wpier... No to dobra, bierzesz go teraz, kupujesz, dawaj pieniądze, bo jak nie to... Ci zapierdzielę zaraz to raz, idzie ze mną. Dobra, 25 daje.
105 jest wystawiony i za 105 go kupujesz. Raz, nie, idziesz. Nie, bo się nic nie stało. Co się nic nie stało? Kupujesz go i tyle. Człowieku, stój! Bierzesz go, kupujesz. Koniec. No za 105 to przecież to nie jest dobra cena nawet. Co nie jest dobra cena? Mnie to nie interesuje. Bierzesz go i tyle. Kiedyś się koło stoi przy polu, fajnie no. Bierzesz go. Gościu, mnie to nie interesuje, rozpieprzyłeś, bierzesz go, kupujesz. No i tam decyzja, no i tak. Na gospodarstwo zapraszam. Nic się nie stało, to zapraszam na gospodarstwo. Tylko naprostować chciałem obciążniki te przednie. Zapraszam, widzisz? Na gospodarstwo, jak dobra, pan nie. No jak pan będzie uciekał, ja pana będę gonił. Mam przy sobie również pistolet, więc proszę. Dobra. Obserwuję pana. No nie! Widzowie. Chwila nieuwagi, spierdzielił gdzieś. Może do kibla się schował. No nie. No ja pierdzielę, widzowie, chciałem go już sprzedać dziś. Przypieprzył i uciekł. Zaraz sprawdzę, czy się nic nie stało. O, jest. Przyszedł jednak. Chciałem mieć ten temat zakończony, sprzedać. A, nie ma gościa. Nie ma gościa, widzowie. Ej! Co tu chodzi? Kombajn sąsiada, kto powinien zgaść. Ej, gościu! Czy dawaj! Pana, no ja chcę zapłacić, bo jestem zdecydowany. Stój! Dawaj pieniądze! Jestem zdecydowany. No to dawaj pieniądze, piszemy umowę, gościu, ogarnij się. Pana, no tylko jeszcze jedna ta jazda testowa. Nie ma testowych jazd już, nie ma. Koniec. Ej! Dobra, czy pana, ja powiem panu tak. 105 to jest wygórowana cena za ten model, że pana one tyle nie chodzą nawet, także wiem, że ja mogę panu zaproponować jak najbardziej 80 tysięcy. No to nie. No proszę pana, no widać, że cieknie plama na szosie też oleju, no proszę pana, no to pan nie ukryjesz tych błędów. Znaczy proszę pana. Prostowałem sobie ten podnośnik, to mam nadzieję, że on będzie działał. Proszę pana, ja bym chciał jeszcze podnośniki przetestować, bo nie wiem jak tylni. No ale 80 to jest cena taka, no i tak chyba. Proszę pana, wysiadaj pan z ciągnika. Bo proszę pana, ja go wystawiłem za 105 tysięcy i nie, za 80 go nie oddam. Proszę pana, negocjacje, jak to mówią. A, w ogóle nie działa podnośnik, super, nie da się nawet odczepić, bo się nie opuszcza. No to ten przedni to jest do wywalenia całkiem, tylni? Tylni działa na 100%, bo robiłem nim. Nie dało. No dlaczego w ogłoszeniu nie jest zawarte, że przedni nie działa? Bo to nie jest potrzebne. I informacja. Nam jest potrzebne. No to za pan sprawdzasz i pan widzisz, o, zobaczy pan. Działa? Działa. Wałek podczepia się, kable się podczepiają, wszystko się podczepia. Widzi pan? Ej, no nie wiem, no muszę to naprawdę mocno przemyśleć. Dobra, wyłącz pan tę kosiarkę. Proszę pana, no 90 mogę dać, za to, że działa tył, no nie podnosi, no to powiem panu tak. Cenie zawarte w ogłoszeniu, 105, no, pana. 105. Nie ma opcji. 103. Proszę pana, pan się nie oszukuje sam z siebie, bo dobrze pan wie, że pan nie znajdziesz naiwnego do tego ciągnika. Proszę pana, 90 za mało, podnieś pan trochę. 95 ostateczna propozycja, albo pan szukaj frajera. Dobra, 97,5? 95 ostateczne, panie, no ja się nie dam nabrać, ja już gospodarzę tyle lat. Dobra, panie, 95. I tak, proszę pana, ja nie... Dobra, jak już kupiłem, Szufla. To pan mi po prostu powie, ile w to trzeba wsadzić już tak szczerze. Proszę pana, daj pan gotówkę i tego. Pogadamy zaraz. Dobra. Masz pan zgięty. Tu będzie 95? Tak. Co, 3 razy? No jest 9 dyszek będzie. Raz, dwa, dobra, jest 9,5. Umówkę? Chce pan? Tak. Proszę tutaj podpisać. Jeden dla pana. Ile w umowie wpisywać? 95. 95. Jeden tu podpis i dla pana jeden. Proszę. Proszę pana, ten ciągnik. No cóż. Wie pan, gdzie pracowałem kiedyś? Gdzie? W Urzędzie Skarbowym. I co to było za tekst w umowie, co wpisać? Kwotę jaką?
Proszę pana. Proszę pana, bo chciałem się upewnić, ile, czy 95 się umówiliśmy, czy więcej. Tak? A co pan, z policji? Jest? Dobrze. Za przeproszeniem. Dobra, proszę pana, chce pan się dowiedzieć, co tam na temat tego silnika? Tak, wszystko. No to tak, no to trzeba cały remont całego silnika robić. Bo pan długo na nim nie pojeździsz. Aha, ja dałem 95 tysięcy, takie gówno. No. Ja myślałem, że z kolei cieknie. Proszę pana, całe szczęście umowę przygotowywałem ja, zapisek w umowie, zresztą pana ostrzegałem, że jest, że nie ma żadnych zwrotów. Do widzenia panu. Ja powiem tak, ciągnik zabierał, mój znajomy mi to naprawi, ale proszę pana, pan się szykuje na wizytę Urzędu Skarbowego za te oszustwa. Tak, oszustwa. Do widzenia panu, jeżeli pan jest konfidentem, to życzę panu powodzenia, będzie pan niedługo zgłodzony. Dobra, widzowie. Troszkę mi jest przykro, nie powiem. Łezka mi się zakręciła trochę, że Case pojechał, widzowie, bo mam z nim dużo naprawdę wspomnień. Ale to nie wszystko na dziś, bo widzowie, jak dobrze wiecie, dostałem na testy klasa, którego ukryłem tutaj, ledwo co, musiałem wyjechać Rostelmaszem i musiałem się tłumaczyć sąsiadowi, czemu ja Rostelmaszem wyjechałem, po prostu, że niby chciałem go przejrzeć i tak dalej. Będziemy nad tym na usługach oczywiście robić. Ale co ja tu ukryłem, widzowie? Ja ukryłem tu klasa i właśnie zamierzam go, albo nie, pójdziemy do sąsiada i powiem mu, żeby otworzył to albo dobra. Dobra, tak zrobimy, że powiem mu, żeby otworzył to stodołę i żeby zobaczył, co się znajduje, bo on chciał otworzyć to stodołę, zobaczyć jakieś tam graty i tak dalej. Zobaczymy, gdzie ten sąsiad, idziemy poszukać go na gospodarstwie. Mam nadzieję, że gdzieś tu chodzi, tylko nie wiem gdzie. Tu ta fura tego chłopa, co jeszcze nie ode... O, gdzie ma sąsiad? Co tam? Ty, słuchaj. Mam, chodź, zawsze chodź na gospodarstwo. Nie mam słuchaj. Czasu, ja muszę dobra, robić obrządki dalej, no co ty chcesz? Dobra, chodź, słuchaj. Otwórz te wrota, tutaj. Otwórz tutaj te... Jak to zamknięte na kłódkę mówiłeś? Dobra, już otworzyłem, otwórz tutaj. No i co, po co mam to otwierać? Otwórz, no bo ja chcę ci coś pokazać. Uwaga, widzowie. Coś cennego tutaj masz? No, klas! Gdzie? No tutaj! A to to! Wyjadę, zobaczysz na dworze, poczekaj. Ledwo się tu zmieścił. Zowie, sąsiad tu daje, że nie zrobiło to na nim wrażenia, a go pewnie już serce kuje. Co on kupił? Kurde, co? O, sąsiad! Ale gówniany w tym słońcu, kurde! No! A te obciążniki to plastikowe, tak? Dodają teraz. Tak, plastikowe. Słuchaj, sąsiad, oficjalnie, mój nowy sprzęt. Kupiłeś? No, za gotóweczkę kupiłem. Ile dałeś? Już nie rozmawiam o pieniądzach. Czapkę drobnych, jak to się mówi. Oj, ale to taki jeździ, tak skręca dziwnie. No. Ach, to nie wiem. Wiesz, mi to nie przeszkadza, ale ma strasznie dużo mocy i drogi ile? Jest. Dużo sąsiad, dużo, on jest podtuningowany, on ma około 700 koni. Co? No. Podtuningowany jest, ma około 700 koni. Ja pierdź, znaczy... Jak? O... Ale słaby ciągnik. Tak, słaby. O, nie mogłeś już coś, za te pieniądze bym kupił na pewno coś większego, na pewno z innej marki. Co się, coś się dzieje? A ten LED tu na górze to oryginalnie? Oryginalnie? Jest oryginalnie z firmy dodawany, ale ja, wiesz jak dobrze w nocy widać? Olej cieknie albo coś chociaż? No na pewno, w nowym sprzęcie. Jest silnikiem uszkodzonym pewnie. Tak, kolego. Ile lepiej. Zobacz jaki to jest sprzęt. Jedziesz nim? Dzielę. Ale sąsiad, czemu ty jesteś taki załamany? Coś się stało? Nie jestem załamany. Ja się cieszę, że kupiłeś taki gorszy ciągnik niż ja mam. Gorszy? Mogę się przejechać po ulicy? Możesz, tylko nie rozwal. Sąsiad, jak rozwalisz, to już nigdy się do ciebie nie odezwę. To rozpieprzę ci wtedy wszystkie twoje ciągniki. Bramę roztwórz. Spalę ci wszystkie twoje ciągniki, jak uderzysz gdzieś tym ciągnikiem. Sąsiad! Widzowie, sąsiad jest załamany, sąsiad mi zazdrości. Wiadomo, że ja go dostałem na testy, ale muszę go trochę wkręcić, jak on mnie wtedy, co ja do szpitala trafiłem. Widzowie, dostałem go na testy, ale muszę go wkręcić, że ja go kupiłem. Ja w ogóle mam inny plan na ciągnik, kupię naprawdę, widzowie, gruby ciągnik. Nie będę wam na razie zdradzał, jakiej marki, jaki to będzie ciągnik.
ale wybierzemy się do takiego pewnego handlarza. Wy mi też pomożecie w wyborze ciągnika, ale będzie to naprawdę potężny, gruby, mocny ciągnik i wtedy to dopiero sąsiad dostanie szału. No wiesz, to spalanie takie wielkie to... Znaczy wiesz, mi spalanie to tam dla mnie nie ma problemu, mnie stać na paliwo, więc ja nie patrzę na takie kwestie. Nie no, no powiem ci, że te topony takie... A weź zobaczymy, czy Fent nie ma wyższych opon. No dawaj, sprawdzimy. Podejrzewam, że może i Fent mieć wyższe opony, widzowie. Ale u mnie są z przodu takie same jak i z tyłu, więc wiecie. I tak gabarytowo na pewno jest większy mój klasik ten. Chociaż w sumie możliwe. Koni? Tam 700 na pewno jest? 700 tak, bo tu jest tuningowane, wiesz? Sąsiedzie. Ja. Wiesz co, będę musiał chyba napisać do firmy Fent. Żeby co? Żeby co? Żeby stuningowali? Stuningowali, tylko właśnie no, jakby może jeszcze testy jeszcze innego dostał, bo oni teraz z klasem się nie lubią, to może by dochcieli się... Tak, 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 tak. Sąsiad, zobacz, dużo większy mój jest ciągnik od twojego. Wyższy! No nie, no nie jest wyższy. Wyższy no tutaj... je, zobacz! No wyższy! Nie, no tutaj patrz opony te twoje. Ale to się, co się źle będzie ci robić. O kurde! Ja już widzę. Z przodu takie małe opony ty masz! W środku masz tak pusto, tu ten tył skrętny, nie, nie, nie. Tak, tak, a ile masz mocy? A weź mi powiedz, ile masz mocy w tym fędzie swoim. Ale to tak pusto, tak w środku u ciebie. Sąsiad, a ile masz mocy? U mnie 729, wiesz, tu po tuningu. Tak, tak, tak. Sąsiad, a czemu... Sąsiad, czemu ty masz łzy w oczach? No może wyjścig zrobimy kiedyś. Ej, Sąsiad, czemu masz łzy w oczach? Czy ty płaczesz? O, weź. Widzowie, sąsiad płacze? Ja nie chciałem, żeby sąsiad płakał. Ja rozumiem, że zazdrość i tak dalej, ale... Poczekajcie, pójdę z nim pogadam. Ale nie powiem na razie, że to jest wypożyczony. Kiedyś powiem mu, ale na razie nie. To widzowie, to jak sąsiad zareagował na ten ciągnik, tak, to co dopiero na ten, co ja chcę kupić? Idę z nim pogadam, gdzieś go tutaj wychwycę. Sąsiad! Co wie? Sąsiad się gdzieś schował. Musimy znaleźć sąsiada. Czy sąsiad gdzieś płacze? Może w oborze się schował? Sąsiad! Ja pierdzielę, może tam w tej hali on się zamknął? Idę sprawdzę to. Sąsiad! Gdzie jesteś? Masz jakąś linkę? Co? Masz jakąś linkę? A do czego ci linka? Ktoś się zakopał? Nie. O co ci chodzi, sąsiad? Co się stało? Czemu jesteś tak... dosyć tego gospodarstwa. Czemu jesteś taki smutny? Sąsiad! Ale tu nie możesz mieć zawsze najlepszych ciągników. Może... Znaleźć mi linkę. Sąsiad, uspokój się. Może kiedyś też będziesz miał lepszy ode mnie ciągnik. Teraz zobacz, miałeś cały czas lepsze ciągniki od moich. Ja teraz kupiłem sobie po prostu lepszy ciągnik. No nie... Sąsiad, uspokój się. Wyjdź stąd, wyjdź stąd. No spokojnie. Muszę napisać pamiętnik i dopiero. Spokojnie, sąsiad. I cię oskarżę o wszystko. O, jak o wszystko mi oskarżę? To co ja jestem winien? Dobra, sąsiad, nie będę ci przeszkadzał, jak jesteś smutny. Cześć. Jak chcesz, to przyjdź do mnie wieczorem na piwo. Nie mam ochoty. Cześć. Ja pierdzielę, widzowie, ale sąsiadowi humor popsułem. Oby on tylko z nic głupiego widzowie nie zrobił. Mam nadzieję, że sąsiad nic głupiego nie zrobi. No co, no ja powiem mu kiedyś, że to jednak nie jest mój. Ale na razie nie mogę tego powiedzieć, widzowie. Oby on tylko nic głupiego nie zrobił. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.